to me. Give it to me. Give it to me. Najwyraźniej zebrało mi się dzisiaj na gadaninę. To nie to, że będę podsumowywał całą wycieczkę, bo na to jeszcze przyjdzie pora i odpowiedni moment, ale było dosyć przyjemnie. Chociaż te ostatnie dni wszyscy już są strasznie zmęczeni, a my z Rojem na pewno. Wiecie, jak wygląda nasz dzień tutaj? Wygląda tak, że przez cały dzień jakby uczestniczymy w wycieczce, jeździmy, nagrywamy. Tego materiału się zbiera tak średnio między godziną a dwoma. Na szczęście jest tutaj sporo ludzi. No wybaczcie mój ciężki oddech, ze mnie żaden sportowiec teraz. Jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy mają swoje kamery. W związku z tym mamy mnóstwo ujęć. Mamy swoje godzinę do dwóch, plus gdzieś tam godzina do dwóch dochodzi tych materiałów, które nagrali ludzie. To daje w sumie 2-4 godzin materiałów, które trzeba przejrzeć. Wybrać najlepsze, najciekawsze i zmontować je w film. Ja ostatnio robiłem sobie pewien taki przelicznik, ile czasu zajmuje mi zrobienie pewnych rzeczy. I te filmy tutaj z Ameryki mniej więcej wymagają pół godziny za każdą minutę zrealizowaną. O, ja cię kręcę. Każdą minutę, którą widzicie u siebie na komputerach, ja potrzebuję na nią poświęcić pół godziny tylko w kwestii montażu. Bo nagrywania jakby nie liczę, bo to wchodzi w obręb samej wycieczki, więc jeździmy i nagrywamy. To nie jest wielki problem. Później sortowanie, przyglądanie tych materiałów bywa uciążliwe. Okej, jesteśmy blisko punktu widokowego. Po co mi to było? Jak mówię, żaden ze mnie sportowiec. W związku z tym przyjeżdżamy do hotelu bardzo często wieczorem i wtedy zaczyna się montowanie materiałów. To w rezultacie ja prawie każdą noc zaczynam o godzinie 3 gdzieś, kiedy już materiał jest gotowy i wysyła się na YouTube. Bo połączenia internetowe tu są straszne, straszne naprawdę. 5-minutowy materiał potrafi się wysyłać przez kilka godzin. To też właściwie trochę tłumaczy mnie. Jeżeli chodzi o długość tych filmów. No i tak jakoś to się kręci. W rezultacie te 7 dni minęły bardzo, bardzo przyzwoicie, ale spania przy tym nie było zbyt wiele. To taka informacja dla osób, którym się wydaje, że właściwie wystarczy tylko kliknąć kamerę i już film na YouTube zaraz się przesyła. Dużo rzeczy się tu nauczyłem. Jeżeli chodzi o montaż, jakby jakąś realizację, te materiały nie są takie vlogowe, bo takie planowałem. Ale myślę, że takie fajne, nawet reportażowe. Chociaż może nie wypada chwalić swojej pracy, ale podoba mi się to, czego się tu nauczyłem. Okej, rzućcie sobie okiem jeszcze na te widoczki za wami. I jeszcze raz przepraszam za mój oddech. No to dosyć wysoko tu jest, szczerze mówiąc. Może dla większości górołazów to nie jest jakoś wyjątkowo wysoko. Mówię górołazów, a nie grotołazów, żeby nie było. Dobra, pstryk, zamykamy i pokazujemy widoczki. Yeah, most of our group are traveling on bikes. I'm just recording all the stuff and I'm traveling in the car. And I'm so happy about that. Yeah. So where are they? They're just down there. Yeah. I'm the only one that had to come up here to record all the buildings from above.